A tutaj w najlepsze trwają przygotowania do rytuału nowiowrześniowego, czyli żegnamy stare negatywne rzeczy po to, żeby rozpocząć nowe pozytywne. Postanowiłam oświetlić naszą przyszłość. No właśnie, tak to będzie wyglądało w kamerze zrzutu z góry. Mi się podoba. Cześć, ja dzisiaj w tempie natychmiastowym witam Was w nowym vlogu, dlatego że jestem w zasadzie spóźniona. Ale wczoraj po zakończeniu filmu, jak się walnęłam spać, tak budzik mnie zadzwonił. Obudziłam się co prawda 5 minut przed nastawionym budzikiem, ale pomyliły mi się godziny nastawienia. No właśnie, więc teraz jestem spóźniona, lecę do Cudnej. Odezwę się w samochodzie. Chciałam Wam tylko pokazać moją fajną bluzeczkę. Czekajcie. Jest taka podwójna. Kolczyki, które są dopasowane. Jeansy na dole, więc nic nowego. Ale taki właśnie outfit. I lecę. Zabieram śmieci, wyrzucam i lecę do Cudnej, bo się spóźnię, a nie lubię tego. Także odzywam się w samochodzie. Do zobaczenia. Pa, pa. Hej, hej. I jak zwykle odezywam się z samochodu, bo nie mam gwarancji. No, muszę ustawić tą kamerę, bo już w ogóle nie widać. Bo nie mam gwarancji, że będę mogła odzywać się później. A, jedź już. Samochód był zaparowany, trochę musiałam. Teraz mnie widać, widać mnie trochę. Co jest z tobą, kamerą? O, może tak. Samochód zaparowany, musiałam troszkę postać, żeby odparował. A na ten moment jadę po Ewę do Aleksa, a potem jadę do Łodzi. I jest szansa na to, że będę na styk. Jeszcze zdążyłam tylko te śmieci wyrzucić. Pane ludzie, nie korki. Nie jest źle. Ale szyby musiały odparować. To średnio odparowało, coś widzę. Dlatego, że jak tu jechać? A ja sobie... O rany, no nic rano nie zdążyłam. Mówię, nastawiłam budzik 7:35. Mówię, o, przez 25 minut to się wyrobię, nie? Coś tam, tak jakoś, nie wiem, pomyślałam, z 15 minut wcześniej powinnam nastawić. No ale wyszło jak wyszło. Jest jak jest. Natomiast obudziłam się ciut przed budzikiem, a musiałam jeszcze oko otworzyć. Kawy to napiję się w Cudnej. Nawet się nic nie napiłam. Jak to ja, muszę się nauczyć wyjeżdżać z domu. Ale właśnie po jakieś, nie wiem, po coś zjeść, wypić, co bądź cokolwiek. Tak sobie myślę. Korki się zrobiły w łasku. Ale nic to. Dajemy. Thanks. Pan mnie przepuścił. Wow, super. Chyba się panu nie spieszy w takim razie. O, mam zielone, ale dużo mam do dojechania i jeszcze samochód. Damy radę. Zielone. Szu, pomarańczowe. I jeszcze za jakimś zawali drogo, ale spoko. Dobra. Zen. A, bo chciałam Wam właśnie powiedzieć, że wczoraj miałam strasznie intensywny dzień. Bo wstałam 6:30, na 8 miałam do szkoły. To trzeba się tam ubrać, dojechać. Okej. Okay. Jestem w rękawiczkach, bo jest zimno. Po czym... No miałam 7 godzin w szkole. 7 godzin śpiewania, gadania. Przyszłam do domu o 15:00. O 16:00
do 19 rozmawiałam z ludźmi. Tak, 3 godziny gadania. Potem od 19 prawie do 21 zbierałam wasze maile na zapisy, bo zawsze są na ostatni moment. Zawsze. I po prostu nic nie robiłam, tylko zapisane, zapisane, zapisane. Potem o 21 był rytuał, a potem był film Wieczór z wróżką, który skończyłam przed północą. I tym sposobem 12, 3 na 4 na 5 na 16 godzin pracy. Co jestem przyzwyczajona, dlatego że... O, market, słuchajcie, tu nam stawiają. Widzicie? Ale już dużo postawili. Jestem przyzwyczajona, dlatego że pracowałam kiedyś w 3 szkołach, czyli gimnazjum, Malenia i Czestków. Plus miałam TVN, plus miałam normalnie rozmowy. To też po tyle godzin pracowałam. No nie ten. Gniot się nie łamie, od się mam wrażenie, ale ruska baba jestem. No chyba tak to działa. No, w każdym razie wczoraj to gadanie, gadanie, gadanie. A jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę wykańcza, to nie ilość pracy w sensie godzinowej, tylko jak muszę rano wstać, a szczególnie 2 dni pod rząd. Czyli dzisiaj było również tudzież trudno. No mówię, trochę się z tym budzikiem jakoś przeliczyłam. Skubaniec nie zadzwonił w ogóle. Telefon ma jakieś fanaberie odbicia. Trudno. Ale... No, powiedzmy, że się wyrobiłam. Bardziej bym się wyrobiła, gdybym jeszcze nie usiadła i nie zadumała sekundę. Ale to czasem jest potrzebne. Siadnięcie i zadumanie. A jeżeli chodzi o śniadania i kawy, to tam na szczęście jest Łódź, są sklepy. Przypuszczam, że bułkę sobie jakąś kupię. Zresztą tam są takie dobre bułki. Przez tory teraz przejeżdżam. Takie dobre bułki z rodzynkiem, które w zasadzie same w sobie są tak dobre, że można je wcinać jako ciasto. Chociaż nie są ciastem, są bułkami, a są z rodzynkiem i są dobre. Także tak sobie pomyślałam, że uratuję się tym faktem. No. Coś jeszcze wam chciałam powiedzieć? Oprócz tego, że jest na tyle zimno, że już skoczyłam w rękawiczkę, a czapkę wrzuciłam do torby. Tam od kompleciku siostra mi dała na Wigileum taki komplecik. Ja w ogóle to lubię takie fest czapy, nie? Ale to jest takie lekkie, taki okomin i właśnie taka sama czapka. Powiem wam, że przydaje się na takie pogody, kiedy jest jesień. Nie wiem, ile jest stopni, bo mam psuty termometr, w mnie jest 39. Czyli przypuszczam, że może być 9. Bo jak było 30, to było 60. Ale nadaje się na takie pogody, bo nie jest za ciepłe, a już jakaś materia powstaje. Także ja już poczułam chłód. No to nie ma co się przeziębiać, zanim się samochód nagrzeje, auto to też trochę mija. Nie ma co tam walczyć z wiatrakami. To już jest zabudowane. Matko, matko, wszystko zabudowane. To czy prosta droga w lesie będzie zabudowana. No, nieważne. Dobra, to chyba na tyle chciałam. I pewnie się z wami połączę po prostu wy cudnej, bo na pewno są już dostępne zrobione moje sigile ochronne. Bardzo mocny symbol ochronny. To można będzie je zakupić przez cudną, a ja sobie muszę zobaczyć, jak to jest wykonane. W ogóle może jakieś krótkie błogosławieństwo zrobić. Ich są. No takie tam rzeczy. Nie ziewamy. Nie ziewamy. Nie jest to dobre. Tak sobie jak z wami jadę, ale benzyna zaśmierdziało asfaltem, ale to jest Skańska, więc tak jak sobie z wami jadę, to mi się lepiej jedzie, bo tak szybciej kilometry mijają. Bardzo słuszne. Także tak. I
tak, dużo jest nowych rzeczy. Na przykład można zamówić różnego rodzaju symbole, również moją mandalę na magnesie. Więc myślę, że bardzo fajnie. Ja ten pentagram anektuję od razu. Gdyby ktoś chciał na ołtarz pentagram, również w drwienku. Runy na prostokątach, cały komplet. Te podobają mi się bardziej na kółeczkach, runy, cały komplet. Wszelkiego rodzaju wisioreczki od kwiatu życia po fechu, po pentagramy z całym runicznym, o też ładny. Że ja tu zbankrutuję zaraz. I oczywiście mandale, mandalki, gdzie jest ta lustrza? Aha, bo tu są jeszcze lustrzane fecha. Można do skrzyneczki wkleić i odbijać pieniądze. Albo drewniane. Jeszcze była gdzieś moja tarcza, a mój sygil na lusterku dużym. Bardzo ładny. I mój sygil na lusterku niewielkim. O, to ja. Cześć, cześć, cześć. Dobra. I są również sygile, które są wklęsłe bądź wypukłe. Są. Także to wszystko będzie na sklepie. Zamawiajcie, jak macie ochotę. O, tarcza algizowa jeszcze jako wisiorek. Super. Lekkie. To już niekoniecznie trzeba nosić na szyi. Można do miotły przywiązać też albo gdzieś w domu po prostu powiesić. No i komplety runiczne fajne. No i to, że można na magnesy. Ja oczywiście magnes to pierwsza ja. I myślę, że zrobimy jeszcze te moje sygilki na magnesach również, jakby ktoś chciał. Sygilki to 8 cm średnicy. Położone w domu chronią. Tylko pamiętajcie o kierunkach, żeby południe ogniowe było. O, w ten sposób.